Dzień dobry, cześć. Dzisiejszy makijaż został wykonany w całości jedną marką. Bohaterem dzisiejszego filmu jest firma Vibo i kosmetyki tej marki, które testuję, które sprawdzam, jak pracują ze sobą, sprawdzam, jak mi się maluje i sprawdzam, jaka będzie trwałość tych kosmetyków. Także jeśli jesteś ciekawa, po pierwsze, jak wykonać ten makijaż, po drugie, jak trwałe są kosmetyki, po trzecie, jak się nimi pracuje i jak na przykład cienie się ze sobą blendują, koniecznie zostań ze mną i oglądaj dalej ten film. Okej, jestem już bez makijażu, na twarzy mam tylko krem i słuchajcie, wtopa od samego początku. Wzięłam wszystko. Prawie wszystko. Nie kupiłam niestety korektora, także pozwólcie, ale moje worki pod oczami i powiekę przygotuję sobie innym korektorem, bo niestety już nie mam czasu wybrać się do sklepu, żeby korektor dokupić. Oczy przygotowane, to pora przejść do makijażu. Dzisiaj wyjątkowo nie będę zaczynała od malowania powiek, tylko zrobię brwi z tego powodu, że zwyczajnie nie mogę patrzeć na to, jak bardzo brwi nie mam. To brwi kupiłam Vibo Pro Brow Pencil. I wybrałam go z tego powodu, że zwyczajnie spodobała mi się ta szczoteczka. Z jednej strony jest wysuwana końcówka z kredką, z drugiej strony jest szczoteczka do modelowania i wyczesywania tych brwi. Na szczoteczce jest napisane, że kształt jest specjalny, specjalna końcówka. Nie do końca jestem w stanie zrozumieć, jak bardzo ma pomóc mi końcówka ucięta w trójkąt, ale zaraz zobaczymy. Jak na razie zachowuje się bardzo klasycznie, jak taka typowa wysuwana kredka, znana także z innych firm. Kolor, jaki wybrałam, to 01. I zobaczymy, jak szczoteczka się sprawuje. No generalnie jest ok. Pracuje się nią jak takim skośnym pędzelkiem. Więc myślę, że bardzo fajny pomysł. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Zrobię drugie oko i podsumuję Wam kredkę. Ok, pora podsumować ten produkt. I muszę powiedzieć, że kredka naprawdę jest ok. Jest bardzo mięciutka, bardzo łatwo się nią pracuje. Nie do końca rozumiem tą trójkątną końcówkę. Nie wydaje mi się, żeby pracowało się nią lepiej niż taką zwykłą okrągłą kredką ze stożkową końcówką. Wręcz mam wrażenie, że przez to, że końcówka jest dość gruba i masywna, musiałam poprawiać końcówki moich brwi patyczkiem, bo jednak zakończenie nie wyszło takie super cienkie, jakbym sobie tego życzyła. Ale ogromny plus... No nie, nie ta strona. Ogromny plus to szczoteczka. Szczoteczka jest miękka. Nie drapie skóry, mimo to daje się bardzo fajnie wyczesać brwi i wymodelować w taki sposób, żeby na przykład zrobić sobie delikatne ombre, rozjaśnić tam, gdzie chcemy i wyczesać nadmiar produktu z brwi, kiedy gdzieś troszeczkę się przesadzi. Także na chwilę obecną kredka ma u mnie dużego plusa, ale zobaczymy jeszcze, jak z trwałością po całym dniu noszenia makijażu. Kolejnym produktem, który wzięłam pod swoją lupę, jest paleta Rhythm of Freedom. Zainteresowałam się nią głównie z tego powodu, że spodobało mi się welurowe pudełko, które bardzo przypomina mi palety z Anastazji. I spodobała mi się kolorystyka. Są to dokładnie takie kolory, jak ja lubię używać, czyli brązy, fiolety, róże, brzoskwinie. To coś, w czym ja czuję się po prostu najlepiej i najłatwiej mi się buduje makijaż takimi kolorami. No i umówmy się, najbardziej klasyczne makijaże robi się właśnie taką kolorówką. Na opakowaniu jest napisane, że paleta zawiera 14 cieni i zawiera 14 cieni, z czego 9 jest matowych i 5 błyszczących. Natomiast powiem Wam szczerze, że nie doliczyłam się 5 błyszczącego cienia. Błyski mamy tutaj 1, 2, 3, 4 i nie wiem. I naprawdę nie jestem w stanie znaleźć tego 5. Może Wam się uda? Tak czy siak, zrobię najpierw swatche. Ok, pierwszy rząd. Tak wygląda pierwszy rząd, drugi rząd.
No w tym drugim rzędzie już pigmentacja wygląda bardzo spoko. Szczególnie podobają mi się, przynajmniej na razie na ręce, te dwa kolory błyszczące. Przechodzę do trzeciego rzędu. Tak prezentują się kolory z trzeciego rzędu. Nie wiem jak w waszej opinii, ale w mojej te z drugiego rzędu wyglądały zdecydowanie najlepiej. Generalnie paleta pozbierała dużo pozytywnych, ale też dużo negatywnych opinii. Dlatego bardzo się cieszę, że będę testować właśnie ją i na tej podstawie też będę wiedziała, którym vlogerkom mogę ufać. Dobra, może nie tyle mogę ufać, co do których osób opinii jest mi najbliżej. Także postaram się dla was teraz coś fajnego tą paletą zmalować. Chcę wykorzystać jak najwięcej kolorów, więc no okej, dzisiaj się nie skupię na fioletach. Znowu zrobię coś brązowo-beżowego. Pierwsze dotknięcie na powiece jest ok. Kolor jest taki dość pudrowy. Zobaczymy, zobaczę zaraz, czy będzie się osypywał. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że cienie dość mocno przypominają konsystencję i jakość cieni Revolution. I ja nie wiem, czy to dobrze. Generalnie za Revolution to ja nie przepadam. Ale nie skreślam, jeszcze nie mówię nie tym cieniom. To był kolor Orange Morning. Teraz użyję Sienna Dust. No i okej, na razie cienie jako tako się ze sobą łączą. Nie widzę większych plam. Może później na podglądzie zobaczę, ale na razie nie widzę. Przejdę do ciemniejszego odcienia Hot Chocolate. W sam kącik. Wiecie co, niby pracuje się nimi ok, ale mam wrażenie, że poprzez dodawanie kolejnego koloru zmazuję sobie to, co już mam. Zobaczcie. Na powiece mam już trzy odcienie. Raz, dwa, trzy. I to się wszystko zrobiło taką plamą. Nie wiem, czy tych cieni nie wolno blendować, czy jak. Dobra, troszeczkę sobie rozjaśnię jeszcze górę. To jest odcień Peach Dust. I kładę go pod łukiem brwiowym, żeby sobie jeszcze troszeczkę oko powiększyć. Zaraz to zblenduję z tym pomarańczem, z tą pomarańczą. I czy to jest tylko moje wrażenie, czy ja sobie już połowę cieni z powiek zmazałam? Jak zmazałam, to dodam więcej, z powrotem wracam do sieny. I zobaczcie, no jakby zaczyna się robić taka jakby skorupka. Cienie nie za bardzo ze sobą współgrają. Dobra, pora na cienie błyszczące. Zrobię to dwuetapowo. Najpierw położę błysk bezpośrednio na powiekę, tak żeby uzyskać taki delikatny, iskrzący efekt, a potem jeszcze wzmocnię to, dodając kleju i ładując drugą warstwę. I dzisiaj na górę położę złoto. No i okej, złoto jest fajne. Nawet bez użycia kleju całkiem ładnie mi się ten złoty błysk wpracował w powiekę, ale wciapię sobie na środek kleju. Wycieram pędzel i tym samym pędzlem, jeszcze który gdzieś tam jeszcze ma resztki kleju, użyję odcienia Cooper Gold i dodam jeszcze na środek powieki. Słabo schodzi mokrym pędzlem. Teraz pędzlem nie zamoczonym w kleju rozcieram sobie granicę, tak żeby nie było widocznego mocnego odcięcia. Myślę, że górę cieniami mam już zrobioną, to przejdę do dołu i żeby nie było nudy, to wprasuję sobie ten fiolet. Biorę mniejszy pędzelek.
No powiem szczerze, że oczekiwałam troszeczkę większego szału kolorystycznego, że ten fiolet jak się przyczepi do oka, to będzie, wiecie, aż raził po oczach, ale tego nie ma. I znów nałożę odrobinę kleju pod pigmenty i przykleję sobie ten jasny fiolet Twilight. Domaluję całe oko i zrobię Wam recenzję tych produktów, które przed chwilą użyłam. Teraz pora na wodoodporny eyeliner. Eyeliner Waterproof z Vibo w kolorze czarnym. No i forma jest bardzo klasyczna. Taki pędzelek z kałamarzem. Wybrałam go z tego powodu, że ostatnio ciężko mi znaleźć eyeliner, który faktycznie będzie wodoodporny. I weź teraz, Karolina, powtórz tą samą kreskę. Dobra, jedna kreska troszeczkę mi uciekła w górę, ale nie jest źle na tyle, żeby zmazywać całe oczy. Wytuszuję rzęsy. Rzęsy wytuszuję produktem No Limit Lashes i w opisie tej maskary jest napisane, że daje szybki efekt pogrubienia, rozdzielenia i wydłużenia rzęs bez ich obciążania. Zaraz zobaczymy. Szczoteczka klasyczna, silikonowa, taka jak je lubię najbardziej. No i maskara jak maskara. Chociaż tym rozdzieleniem rzęs to ja uważam, że jest to troszeczkę nadinterpretacja, bo naprawdę trzeba się naszorować, żeby rzęsy porozdzielać. Efekt jak widać. Tutaj mam pomalowane górne rzęsy, tutaj jeszcze nie mam. Zobaczcie, moim zdaniem troszeczkę zostawia grudy. I teraz zwróciłam uwagę jeszcze na jedną rzecz. Eyeliner nie jest super czarny, zostawia smugi, jak się przemaluje raz czy drugi. No generalnie szału nie robi. Podmaluję jeszcze trochę eyeliner, żeby był czarno-czarny. Oczy już są gotowe. Mam nadzieję, że kolorystyka Wam się podoba. I użyłam cieni. Użyłam tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Chyba się zgadzam. Użyłam 8 kolorów z 14, czyli ponad połowę do stworzenia tego makijażu. Myślę, że kombinacji tymi kolorami jest jeszcze sporo, natomiast muszę powiedzieć szczerze, że nie pracowało mi się tą paletą dobrze. Mam wrażenie, że każde dodawanie kolejnego cienia wytrącało mi poprzedni kolor. Zobaczcie, te brązy, ja ich naprawdę dość dużo tutaj wsadziłam i dość intensywnie je wklepywałam, natomiast to nie jest jakieś takie super mega intensywne. Podobają mi się fiolety same w sobie, natomiast jak się przyjrzeć, to te fiolety mam wrażenie, że zaraz mi odpadną z powieki. Przynajmniej ten kolor. On po wciśnięciu w powiekę na niej nie zostawał. Gdzieś tam przejechał po skórze, ale to, co jest widoczne tutaj w kwadraciku w palecie, no generalnie jakby połowa tej intensywności odpadła podczas przenoszenia. Takie jest moje wrażenie. Eyeliner. Mam nadzieję, że będzie wodoodporny. To Wam dam znać na ten temat za kilka godzin, jak ponoszę trochę makijaż i porobię jakieś moje klasyczne dzienne czynności. Dzisiaj nie będą to codzienne czynności, ponieważ zamierzam malować ściany, więc no, będzie trochę sportu. Ale co do tego eyelinera, to on nie jest taki kruczo-czarny, taka intensywna smoła, która jak przejedzie się raz pędzelkiem po powiece, to na tej powiece zostaje czerń. Jego musiałam poprawić drugi raz, żeby uzyskać efekt czerni. Super tusze są z Lavie, super tusze są z Miss Sporty w tej cenie. Ten jest jak jest. Po prostu tusz do rzęs, żeby je przyciemnić i zrobić bardziej wyraźnymi. Efekt pogrubienia, rozdzielenia i wydłużenia rzęs bez ich obciążania. Czy ja wiem, czy one są takie pogrubione, rozdzielone i wydłużone? Nie sądzę. Przechodzę do makijażu twarzy.
I dzisiejszym podkładem będzie Forever Better Skin i mój jest w odcieniu 4 Golden. Wklepywany gąbką, wygląda całkiem nieźle. Podkład pod makijaż o naturalnym poziomie krycia, który można budować od średniego do pełnego, daje efekt satynowego matu. Dzięki niemu skóra wygląda na wypoczętą i zrelaksowaną. Zaraz zobaczymy. Maskuje niedoskonałości, wygładza i wyrównuje koloryt skóry, odporny na ekstremalne warunki takie jak pot i wilgoć. Bezolejowa, lekka formuła ze specjalnymi bla bla bla. Dobra. Moja skóra jest mieszana w stronę tłustej. Czyli strefa T to jest u mnie jedna wielka masakra za każdym razem. I do tej pory, poza double wearem, którego dodatkowo jeszcze muszę w tej strefie zbejkować, to nic na mnie nie działa. Co mnie interesuje w tym podkładzie, to jest to, czy będzie się trzymał, czy faktycznie da mi na skórze mat, którego tak bardzo potrzebuję, i czy nie sciemnieje. Pracuje się nim w porządku. Pachnie całkiem przyzwoicie. Krycie faktycznie ma średnie, a czekajcie, zrobię sobie trochę mocniejsze. Zobaczymy, czy nie będzie efektu maski. Na chwilę obecną nie wygląda źle. Podkład zapudruję sobie pudrem ryżowym z Vibo, matująco utrwalający do każdego typu cery. W strefę T ja ten puder powciskam. Dobra. Trochę bieli, co? Ale zaraz resztę omiotę i zobaczy się, jak się puder sprawuje. Tylko ja zawsze tak wyglądam. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą zrobię, to gąbką, którą się wcześniej malowałam. Odrobinę tego pudru podoklepuję tam, gdzie skóra najbardziej mi się wyświeca. Omiotę resztę, żeby nie wyglądała jak córka młynarza. Wydaje mi się, że efekt jest całkiem okej. Jak na moją skórę, która jest bardzo nieidealna. Najbardziej lubię testować bronzery i rozświetlacze. Nie mogłam sobie odmówić przetestowania tego bronzera wcześniej. Perfumowany bronzer do twarzy i ciała, Beach Cruiser. Jak widać, troszeczkę już go poużywałam. I słuchajcie, on faktycznie fantastycznie pachnie. Z tych wszystkich kosmetyków, które dzisiaj miałam okazję przetestować, to podkład pachnie całkiem nieźle, ale to jest jakieś mistrzostwo świata. I skośnym pędzlem tuż pod linią kości jarzmowych od ucha w stronę płatka nosa. Odrobinę jeszcze na czoło, żeby nie było takiej jednej białej plamy. I wyszczuplenie 2.0, czyli wycinam sobie swoją żuchwę. To jest produkt, który ja Wam od razu mogę polecić. Fantastycznie pachnie, bardzo naturalnie, neutralnie wygląda. I z tych wszystkich produktów, które dzisiaj miałam okazję do tej pory przetestować, ten jest najfajniejszy. Po bronzerze przyszedł czas na rozświetlacz. Rozświetlacz wybrałam sobie Diamond Illuminator. Rozświetlacz prasowany zapewnia świetlisty makijaż, usuwa oznaki zmęczenia. Moich oznak zmęczenia nic, mam wrażenie, nie jest w stanie ukryć, ale zobaczymy, jak z tym rozświetleniem. No i gdzie on jest? Czekajcie. Coś tam się błyszczy. Naprawdę ostro traktuję ten rozświetlacz pędzlem. No dobra, tutaj coś się pojawiło. Wygląda ładnie, ale ja się naprawdę mocno namęczyłam, żeby było go w ogóle widać. Wsadzam go i aż się boję, że zaraz zetrę sobie makijaż, żeby go mocniej wcisnąć. Coś tutaj jest.
ale jest to bardzo subtelne i delikatne. I teraz wpadł mi taki pomysł do głowy, że skoro ten rozświetlacz jest taki bardzo delikatny, na pewno znajdą się fanki takiego delikatnego rozświetlacza, ale ja sobie nim delikatnie opruszę tutaj skórę, tam gdzie się nie wyświecam za mocno, traktując go jako taki puder rozświetlający i zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj przesadziłam. Za wysoko pojechałam z rozświetlaczem, ale z tego powodu, że go nie widziałam, ładowałam trochę na ślepo i zobaczcie, w końcu się pokazał. Nie wiem, po której warstwie. Ale tutaj, używając go tak delikatnie i oszczędnie, prawie nie ma. Przedostatni produkt, który dzisiaj chcę Wam pokazać, jest to róż do policzków numerek 1, czyli Fiesta. I to jest ta wersja do składania sobie własnych paletek. No i zobaczcie, on jest taki delikatny, trochę brzoskwinkowy. Naturalnie wygląda. Dla mnie bardzo fajny. Twarz od razu nabiera, słuchajcie, takiego zdrowego rumieńca i trójwymiaru. I jest czad. Zmyłam sobie resztkę podkładu z ust. I pora na pomadkę. Mam z Vibo 3 pomadki zastygające. I taką myślę, którą sobie dzisiaj wybiorę. Myślę, że ten kolor jest to numer 1. Matowa pomadka do ust z formułą długotrwałą. I bardzo mnie ciekawi, jak długotrwała będzie ta pomadka. Pomadka wygląda tak. Kolor 01 bardzo mi się podoba. Myślę, że spoko pasuje do tego fioletu pod okiem, więc wszystko ze sobą ładnie gra. Nie podoba mi się ten rozświetlacz. Zatem tak wygląda skończony makijaż, wykonany praktycznie w całości poza korektorem marką Vibo. Na chwilę obecną całość całkiem mi się podoba. Ale to, że mi się podoba teraz, to nie znaczy, że daję piątkę z plusem za całokształt. Całokształt ocenię dla Was po kilku godzinach trzymania tego makijażu na twarzy. I czekajcie, sprawdzę, która jest godzina. Jest godzina 12:48, czyli okej, powiedzmy 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Myślę, że wrócę tutaj po godzinie 19, 20, żeby sprawdzić, jak po całym dniu noszenia makijaż się ma. Witam się z Wami ponownie. Słuchajcie, troszeczkę mnie poniosło, ponieważ zamiast po 6-7 godzinach wracam do Was po 10. Jest godzina 23. I dzisiejszy dzień nie był łaskawy dla makijażu. Dopiero wróciłam do domu z lokalu, który właśnie remontuję, żeby prowadzić w nim usługi za jakiś czas. I nawet jeszcze nie zdążyłam zmyć z siebie farby. Od razu przyszłam zrobić Wam podsumowanie. No więc po 10 godzinach, po ładnych kilku godzinach walczenia z pędzlem i wałkiem, wizyty w markecie budowlanym z dwoma spacerami, z psem itd., itd., makijaż wygląda tak. Świecę się strasznie, także no niestety, ale podkład Forever Better Skin w przypadku mojej skóry nie zdał egzaminu. Moja skóra, jak widać, nos świeci się jak bombka, policzki również, ale nie ukrywam, że być może dla innego typu skóry ten podkład będzie jak najbardziej ok. Mówię po prostu, jak to wygląda w moim przypadku. Cienie do powiek, one o dziwo wyglądają nie najgorzej. Obawiałam się, że przez to, że te cienie, one ze sobą się słabo łączyły, one odpadną mi z powieki tak naprawdę po pierwszym spacerze z psem, ale o dziwo się trzymają. Także jakość ich jest nie najgorsza. Pomadka zjedzona niemalże w całości. Trochę zostało na brzegach, ale nie poprawiałam jej ani razu, więc na przez 10 godzin nie mogę powiedzieć o niej nic złego. Kratka do brwi, moim zdaniem, mimo iż ma fajny pędzelek, to wystarczy przejechać palcem po mojej tłustej skórze i niewiele zostaje. Nie dotykałam dzisiaj brwi w ogóle, więc prawdopodobnie tylko z tego powodu ta kredka na brwiach została. Tuż do rzęs nie osypał się, a eyeliner? Dalej nie wiem, czy jest wodoodporny, ponieważ nie narażałam się dzisiaj na działanie wody, pary i tak dalej. Po prostu robiłam swoje normalne czynności i on wygląda dokładnie tak, jak go pomalowałam. A tak w ogóle to wszystkie te produkty kupiłam w Rossmanie, kiedy była promocja
minus 55%. Także ceny były naprawdę niewysokie. Między innymi ta paleta zamiast 5 dyszek kosztowała jakieś 25. Ale popatrzcie na policzki. Czy tu coś widać? Myślę, że skóra twarzy i policzki były przeze mnie najczęściej dotykane. Czy to zakładając bluzę, czy to kiedy musiałam mieć maseczkę. Mogło się coś zetrzeć, no ale fakt jest taki, że ani bronzera, ani rozświetlacza, a na ten policzek naładowałam tego rozświetlacza naprawdę sporo. Mimo tego, że już nie jestem przekonana do cieni, to cienie obroniły się. Po 10 godzinach wyglądają nienagannie, a były nałożone tylko na sam korektor. Pomadka jest jak najbardziej ok. Jeśli będziecie usta poprawiać po posiłku, po piciu kawy, herbaty, czegokolwiek innego, to myślę, że będziecie zadowolone z jakości tej pomadki. Eyeliner też jak najbardziej jest spoko. Poprawiłam drugi raz kolor, żeby nie było żadnych prześwitów i po tym poprawieniu już nie miałam z eyelinerem żadnych problemów. 10 godzin wytrzymał w niezmienionej formie. Teraz mam zagwozdkę, ponieważ wcześniej mówiłam, jaki super jest ten bronzer, bo fantastycznie pachnie, fantastycznie wygląda na policzku, ale nie trzyma się na twarzy. Powiem szczerze, że nie zrobiłam testu takiego po 5 godzinach, żeby sprawdzić, w którym momencie ja go przestałam mieć, ale nie ukrywam, że może być to kwestia też tego, że nosiłam przez kilka godzin dzisiaj maseczkę na twarzy i zwyczajnie mogłam go zetrzeć. Żeby być bardziej obiektywną, ja dam mu jeszcze jedną szansę. No niestety te dwa produkty nie dźwignęły mojej mieszanej skóry i powiem szczerze, że chyba po jakichś 2-3 godzinach zauważyłam, że moja skóra już się świeci. Także no, mimo iż jest to podkład typu longwear, to ja go zbyt długo w formie matowej na twarzy nie miałam. Tego nie mogę Wam polecić. Czego jeszcze Wam nie polecę? Nie mogę Wam polecić tego rozświetlacza. Zaczynając od tego, że oczekiwałam czegoś bardziej błyszczącego. Może jest to moja wina, że nastawiłam się, wiecie, że będzie to taki super błysk, widziany w ogóle, wiecie, z 10-20 metrów, ale tak nie jest. W momencie, kiedy nałożyłam jego standardową ilość, nie było go praktycznie w ogóle widać na policzkach. Gdy wpakowałam go naprawdę sporo, to wyglądał źle, pomijając to, że po 10 godzinach w ogóle go na twarzy nie ma. Został jeszcze róż i została mi maskara. I słuchajcie, to są dla mnie takie produkty, obok których ja przeszłabym w ogóle bez żadnych emocji. Po 10 godzinach noszenia nic się z tym tuszem nie stało, no i super. Natomiast ten efekt, który jest opisany na opakowaniu, wydłużenie, zagęszczenie, rozdzielenie, no to tak sobie. Także takie 5 na 10 moim zdaniem. I ten róż, którego też już nie widać po 10 godzinach na policzkach, nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia, nie było wow. Jeśli dotrwałaś do końca, to bardzo Ci dziękuję. Jest mi szalenie miło, że chciałaś poświęcić tyle swojego czasu. Będzie mi jeszcze bardziej miło, jeśli zostawisz okejkę pod tym filmem i dodasz mój film do subskrybowanych. A za farbę na rękach, na paznokciach Cię bardzo przepraszam, ale chciałam jak najszybciej wrócić do Ciebie, żeby opowiedzieć Ci o używanych dzisiaj produktach. Także na dzisiaj to już wszystko. Wszystkiego dobrego. Cześć!